Po kilku miesiącach od wejścia wykonawcy na teren budowy, hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 3 w Piastowie nabrała kształtów. Od końca pierwszego kwartału udało się postawić budynek, który już dziś robi wrażenie gabarytem, zwłaszcza na osobach, które znają dotychczasowe realia sali gimnastycznej w Trójce. W tej chwili spodziewamy się, że na koniec czerwca obiekt będzie w stanie takim surowym, zamkniętym i będą prace wykończeniowe, rozpoczną się właśnie w ciągu wakacji, plus aranżacja terenu wokół, drogi dojazdowe i zagospodarowanie tego terenu wokół hali w połączeniu ze szkołą. Oczywiście doprowadzenie instalacji, połączenie ze szkołą, więc tych prac jeszcze jest dużo, ale widać dzisiaj już gołym okiem, że obiekt już prawie jest gotowy w swojej bryle. Około 17-milionowa inwestycja ma objąć nie tylko budowę hali, ale również zagospodarowanie terenu dookoła obiektu. Lwią część kosztów pokryje dofinansowanie z Polskiego Ładu w wysokości 15 milionów złotych. Hala powstaje w formule zaprojektuj i wybuduj, zgodnie z założeniami przyjętymi przez Piastów. Wśród nich znalazły się rozwiązania, które wpiszą się w działania ekologiczne gminy, m.in. instalacja fotowoltaiczna na dachu głównym czy zielony dach na części socjalnej. Cały obiekt ma taką dosyć ciekawą konstrukcję, bo składa się z głównej części, czyli hali sportowej, która dzielona kurtyną na połowę pozwoli na równoległe prowadzenie zajęć dwóm grupom uczniów. Można będzie na pewno trenować piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę, nawet tenis ziemny, bo taka też funkcja będzie, ale to jest część główna. Natomiast dodatkowo połączona integralnie jest część socjalna, w której są szatnie, także przystosowane dla osób niepełnosprawnych oczywiście, bo cały obiekt jest pozbawiony barier architektonicznych. I co ciekawe, dodatkowa sala gimnastyczna, mniejsza o powierzchni 100 metrów, ale zawsze przydatna w przypadku takiej szkoły, jaką Szkoła Podstawowa nr 3. W projekcie przewidziano również sanitariaty, magazynki, pokój nauczycielski oraz łącznik obiektu ze szkołą. Wewnątrz, między halą a częścią socjalną, zaplanowano zielone patio, gdzie mają stanąć ławki. Inwestycja przyniosła niestety też pewne minusy. Konieczna była likwidacja placu zabaw znajdującego się w miejscu budowy hali. Wiadomo, szkoła podstawowa ma też klasy zerowe i młodsze dzieci z oddziałów 0-3 też mogą i bardzo chętnie korzystały z tego placu zabaw, więc nie wyobrażamy sobie, że w zamian za większe dobro, jakim jest budowa obiektu sportowego, zniknie dobro mniejsze, ale jakże ważne, jakim jest plac zabaw. Także na pewno też będziemy chcieli odtworzyć ten plac w innej troszeczkę lokalizacji, ale też tutaj w tej części przylegającej do obiektu nowego. Zgodnie z umową hala powinna być oddana do użytku na początku przyszłego roku. Niewykluczone jednak, że inwestycja zostanie zamknięta jeszcze w 2023. Urząd Miasta liczy, że uda się w tym miejscu zorganizować mikołajkowy turniej sportowy.